Rozwiąż równanie względem x, a nasze równanie to 8 razy 3x plus 10, i to 3x plus 10 jest w nawiasie, równa się 28x minus 14 minus 4x. Niewiadoma x występuje po obu stronach równania. Jak zwykle naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby po jednej stronie równania występowała tylko niewiadoma x. W tym celu policzmy, ile xów jest po jednej i po drugiej stronie. Zacznijmy od pomnożenia tego nawiasu przez 8, stosując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli 8 razy 3x to jest 24x plus 8 razy 10, czyli 80, a po prawej stronie mamy 28x minus 4x, to jest 24x minus 14. Przeczytajmy nasze równanie raz jeszcze. 24x plus 80 równa się 24x minus 14. No, wygląda to nieco nieprawdopodobnie, ponieważ mamy po obu stronach tę samą liczbę 24x i po lewej stronie dodaliśmy do niej 80, a po prawej odjęliśmy od niej 14 i równość jest zachowana. Nie wydaje się to możliwe. Więc aby się o tym przekonać, odejmijmy od obu stron 24x. W ten sposób po lewej stronie zostajemy 24x minus 24x. Nie ma xów w ogóle, zostaje nam jedynie 80, a po prawej stronie xy również się skracają i zostanie nam minus 14. I teraz nasze równanie mówi 80 równa się minus 14. Oczywiście 80 nie jest równe minus 14 i żaden x nie sprawi, aby 80 było równe minus 14. Zatem równanie to nie ma rozwiązań. No, więc to jest taka sytuacja, że nie ma xów, które spełniają to równanie. Czyli równanie nie ma rozwiązań. Inna nazwa na tę sytuację, w której równanie nie ma rozwiązań, to określenie, że równanie jest sprzeczne. Czyli zdanie równanie nie ma rozwiązań i równanie jest sprzeczne opisuje tę samą sytuację, w której nie ma takiego x, który spełnia nasze równanie.